Witam Państwa serdecznie. Chciałabym Państwa zaprosić na seminarium 12 października. Organizatorem seminarium jest miesięcznik i portal administrator24info. Tematem konferencji są nowe dotacje i nowe wspólnoty w spółdzielniach mieszkaniowych. Jednym z wykładowców będzie pan Ryszard Kozłowski. Dlaczego pana zdaniem temat powstawania wspólnot mieszkaniowych w zasobach spółdzielczych jest tak ważny? Pani redaktor, szanowni państwo, obserwując zasoby spółdzielni mieszkaniowych, należy zauważyć zjawisko dynamicznego wyodrębnienia lokali z tych zasobów. W związku z tym uważam, że temat jest ważny dlatego, że te osoby, które stają się właścicielami lokali, przez to współwłaścicielami całych nieruchomości, powinny mieć wybór, kto w ich imieniu zarządza tymi nieruchomościami. Czy spółdzielnia, czy może ktoś inny. To jest ich prawo. I z tego prawa powinni mieć możliwość skorzystania. Dzisiejsze przepisy uprzywilejowują spółdzielnie, ale jest ścieżka postępowania, która pozwala zmienić zarządcę. Warto w związku z tym na ten temat rozmawiać, żeby ta wiedza na ten temat była szersza. Ale spółdzielnie twierdzą, że to współistnienie prawa spółdzielczego i ustawy o własności lokali tak daleko odbiega od siebie, że trudno pogodzić jakby prawo spółdzielcze z ustawą o własności. Znaczy ja tutaj się nie zgadzam, bo tu nie chodzi o interes spółdzielni, nie chodzi o interes kogoś innego, chodzi o prawo właścicieli do wyboru zarządcy. Jeżeli z takiego prawa właściciele będą mogli skorzystać, będą wiedzieli, jak można to zrobić, mają w związku z tym prawo wyboru pozostania przy zarządzie, który sprawuje spółdzielnia, mogą wybrać oczywiście wtedy kogoś innego. Należy również dodać, że temat jest, może być ważny również dla zarządców, tych, którzy dzisiaj na tym rynku funkcjonują. Segment zasobów w ramach zasobów jak spółdzielni jest ogromny. Znajdzie się miejsce i dla dobrych spółdzielni, i dla dobrych zarządców. Dla dobrych spółdzielni jako firm zarządzających. Dokładnie tak. W związku z tym to zjawisko, czy ta sytuacja może mieć pozytywny wpływ na sposób działania również spółdzielni, podda ich usługi konkurencji. Tak, spółdzielnie obawiają się jeszcze czegoś innego, że te małe praktycznie będą musiały się rozwiązać. Ale dajmy szansę decydować o swoich nieruchomościach ich właścicielom. To oni, że tak powiem, powinni mieć prawo, tak jak powiedziałem wcześniej, decydować, kto tym zarządza. Jeżeli dojdą do wniosku, że usługa świadczona przez spółdzielnię jest wykonywana właściwie, nie będą mieli żadnego interesu w tym, żeby szukać alternatywy. Dziękuję bardzo. Szczegółów dowiedzą się Państwo oczywiście podczas naszego seminarium 12 października. Zapraszamy.